szkoda na pewno, że ten remis chcieliśmy wygrać. No, ale Częstowa okazała się lepsza i no, brakło punktów. Jak myślisz, czego dzisiaj zabrakło, skoro mogliśmy wygrać, ale jednak... Punktów, no każdy się stara jak może, każdy przyjechał na stadion, żeby wygrać mecz, no, jest to sport. Mój występ... Nie będę oceniał mojego występu, bo mój występ indywidualny to jakie to ma znaczenie? Żadne. Drużyna nie osiągnęła dzisiejszego zadania i jesteśmy tym faktem bardzo zmartwieni i rozczarowani. Wszystko w trakcie meczu dzieje się tak szybko, że jakbym teraz odpowiedział, czego zabrakło, to raczej bym odpowiedział nierozsądnie. No, musimy to na spokojnie przeanalizować i po prostu przed tymi zawodami barażowymi wyciągnąć odpowiednie wnioski i pojechać lepiej. No, jechaliśmy dzisiaj bez Lindgrena, no, drugiego lidera drużyny, także to duża strata. A tutaj w Gorzowie jest ciężko punkty, bo przecież Leszno, mistrz Polski też tu przegrał, prawda? Także ten remis dla nas no, w tej sytuacji kadrowej, no to jest sukcesem. Ta wygrana tak naprawdę nic nie dawała, bo no, musielibyśmy zakładać, że Zielona Góra przegra w Toruniu, choć w Żużlu wszystko możliwe, różnie się zdarzało. I jest to możliwe. Natomiast no, chłopaki pojechali na totalnym luzie, szczególnie tutaj młodzież, Michał Gruchalski, który przed meczem mi mówił, że totalnie nam nie spinamy się, jedziemy swoje. I to chyba było też tym, że żeśmy taki postawili wysoki, jak gdyby, wysoki opór gospodarzom. A z drugiej strony też ciśnienie na gospodarzy, no bo to jednak te ewentualne baraże, ja też rozumiem. Natomiast fajny mecz, dużo ścigania. Bardzo dobre przyjęcie ze strony gospodarzy, tutaj zarządu, także duży szacun. No i co? I myślę, że tak powinno być między wszystkimi klubami. W ogóle zabrakło punktu do zwycięstwa. Czego zacząć? No, trudno wygrać. 9-1 w juniorach to jest przepaść i tu jest, można powiedzieć, jakieś tam przyczyny porażki. Tak jak Pytleckiego można rozgrzeszyć. Każdy pewnie po tym meczu z Leszem wiecie się z Rafała. Spodziewam, no cóż, mecze juniorskie, które były w przeddzień, obowiązkowe starty, tak trzeba wykonywać te zadanie, jeżeli chodzi o udział naszych juniorów, być może brakło treningu, też troszeczkę zawodnicy błądzili, jednak ta pogoda była troszkę, no troszkę, dużo było goręcej jak z Leśnej, także gdzieś tam zostały jakieś ustawienia, choć Bartek odrobił dobrze lekcję, Szymon praktycznie też. Problem miał Krzychu, który się dopiero w końcówce połapał. No a Thompson, widać ta przerwa, dużo dała. Być może zamydlił ten bieg pierwszy, w którym wygrał. Wydawało się, że chciał chętnie jechać. Może trzeba było dokonać zmiany. Każdy upatrywał, że ta rychła zmiana będzie u Kildemanda. On pierwszy bieg 5-1, drugi też prowadził 5-1. Tam lekki błąd, trochę za dużo wody tej było nalane. Postawił go, stracił punkty i trudno było go zmieniać, zwłaszcza, że nie było tego. Także teraz dużo jest takich pytań, które można sobie zadawać i rozbierać i po fakcie może być ktoś mądrzejszy ode mnie, ale no to się dzieje tak szybko, że trzeba reagować. No trudno. Musimy przełknąć koryczne porażki. Ten efekt, który dzisiaj jest, to nie jest efekt tylko i wyłącznie tego meczu. Stracone punkty bonusowe z Toruniem, z Lublinem czy z Grudziądzem, no to jest to, co najbardziej nas zabolało, bo teraz trudno kogoś obwiniać, że gdyby nie dał się Szymon minąć w 13 biegu, to podobnie scenariusz się układał jak w meczu z Lesznym. Można popatrzeć na wyścigi, nawet na czasy, a mimo wszystko zawodnicy jechali na innych przełożeniach. Można obarczać juniorów, można obarczać, ale to nie jest czas na teraz. Musimy wziąć się do kupy, jeszcze przed nami są dwa mecze barażowe, które no, musimy rozstrzygnąć na własną korzyść, a ten czas oczekiwania to jest ta niepewność, która na pewno nie pomaga. Zakład był taki, no, że dzisiaj jedziemy po prostu Żużel. Co wyjdzie z tego, wyjdzie, wyszedł remis, jest ok. Nie będę ukrywał, tutaj spędziłem ładnych 7 lat, to nie jest 7 dni. Przyjechałem do parkingu. Bez zmian, na pewno no, poruszające trochę. No i co, ale jak jesteś na torze, to jest walka jak gdzieś indziej, ale...